Witaj! To będzie bardzo dobry dzień. W 3 minutach usprzedania wita Cię Alina Kaźmierczak. Wszystkie emocje są w nas. I to one należą tylko i wyłącznie do mnie. One są moje. To ja jestem zdenerwowana, to ja jestem szczęśliwa, to ja jestem radosna, to ja jestem smutna. To są moje emocje. A zauważcie, co my z tym robimy. Mówimy, to ty mnie zdenerwowałeś, czyli przerzucamy naszą emocję na kogoś drugiego. I tak jest prościej, nie szukać, co tak właściwie mnie zdenerwowało, co w tych słowach drugiej osoby, w zachowaniu drugiej osoby sprawiło, że wywołało to moje emocje. To my mówimy, to ty, twoja wina, ty mnie zdenerwowałaś. Ja oczywiście nie jestem winna w moim zdenerwowaniu, bo to nie ja, to ktoś mnie zdenerwował. Warto pomyśleć o tym. Jeżeli jestem zdenerwowana, to ja jestem zdenerwowana. I pomyśleć, co w drugiej osobie sprawiło, że te nerwy do mnie przyszły. Spokój jest takim największym elementem, którego my szukamy. My szukamy spokoju. My chcemy wreszcie osiągnąć spokój. My chcemy osiągnąć szczęście. Ale znowu, gdzie my szukamy? My szukamy na zewnątrz, że ono przyjdzie do nas, ten spokój z zewnątrz przyjdzie, ponieważ nikt nie będzie mnie denerwował, to ja będę spokojna. Nie. To ja w sobie muszę tego poszukać. Jeżeli ja będę tutaj w sobie pogodzona, jeżeli ze mną w środku będzie wszystko dobrze, jeżeli ja poszukam w sobie tego spokoju i ja odnajdę ten spokój, to ja już nigdzie na zewnątrz nie muszę szukać. Podobnie jest ze szczęściem. Nie szukajcie go na zewnątrz. Nie szukaj go na zewnątrz, bo tam go nie ma. Ty musisz zajrzeć do siebie. Co tak właściwie mi daje szczęście? Co mi daje poczucie bezpieczeństwa? Jeżeli jest coś takiego, co mi przeszkadza, to co jest we mnie, co mi przeszkadza i co mi nie pozwala osiągnąć tego spokoju? Ponieważ spokój duszy, taki spokój wewnętrzny, pogodzenie ze sobą, zaakceptowanie siebie pozwala to szczęście i ten spokój osiągnąć. I takiego stanu Wam życzę, ale szukajcie go w sobie, nie na zewnątrz. Miłego dnia życzę.